telefonował z rzutami wolnymi w lidze, a także na treningach kadry narodowej podczas obozu we Bronkach. Zostawi piłkę swoim partnerom, czy spróbuje sam strzelić? Zobaczymy, uwaga, za moment. Naprawdę, jeśli ten cały fragment gry zostanie dobrze wykonany, możemy być zadowoleni. Szymkowie! Jest! 1-0! Mirosław Szymkowiak trafia do bramki Kolinki. 1-0 prowadzi reprezentacja Polski. Ten rzut wolny to jakby dla niego, jakby wymarzone miejsce i moment, w którym Szymkowiak mógł tak strzelić. Fantastycznie uderzył popularny szynek. Jeszcze raz ta sytuacja. Nie przygotował się do akcji Tomasz Hajto, a ten zakręcił fenomenalnie nad murem piłkarzy Łotwy i Polska prowadzi w Rydze. 1-0. Brawa dla Szymkowiaka. Wiedział Janas, że powinien postawić na tego piłkarza w tym meczu. Kilka nieporadnych akcji na początku spotkania, taka nerwowość, ale teraz, kiedy trzeba było naprawdę wykazać się olimpijskim spokojem, precyzją, oszukał łotyskiego bramkarza Kolinkę i prowadzimy 1-0. 36 minuta spotkania. Żółta kartka dla Mariusza Lewandowskiego, odpowiedzialny za pilnowanie tego Andrisa Rubinsa, pomocnika Siniku Jarosław. Piłkarz Szachtara przewrócił go. Teraz odpowiedź Łotyszy. Lajzan z rzutu wolnego. Piłka w pole karne, bardzo niebezpiecznie. Nasi jednak wyjdą z tej opresji. I teraz spokój. Szukanie kolejnych bramek, bo warto z taką zaliczką udać się na przerwę. Teraz na lewej stronie jest Krzynówek. Krzynówek dobrze mijał tam Isakowsa, ale piłka dla biało-czerwonych. 37 minuta spotkania. Szymkowiak strzela w 10 meczu reprezentacji narodowej swego drugiego gola. Gwizdek sędziego, faul poprzewinnie Sobolewskiego i rzut wolny dla Łotyszy. Zemliński. Muszę być podnerwowani piłkarze Starkowca, bo przecież grali w obronie dość dokładnie. Nasi nie mieli szczęścia w tych sytuacjach. Może teraz Żurawski nie pobił Zemlińskisa. A tu proszę, skarceni kapitalnie i tym rzucie wolnym Szymkowiaka. Teraz to akcja Polaków. Żurawski z prawej strony, Lewandowski. Żurawski szybko na lewą stronę. Tam powinien przyjąć piłkę Krzynówek. Tak jest. Ach, jakby się przydał drugi gol, który był długo gubił z rytmu Łotyszy. Teraz Latajczyk. Nie przemyślał trochę, powinien poczekać. Na lewej stronie lepiej ustawiony Krzynówek. Nasi jednak przy piłce. Blisko pole karne. Łotwa przegrywa z Polską 0-1. Krzynówek, faul. I znowu nasi mądrze daleko od własnego pola karnego. Blisko łotewskiej bramki. A to jeszcze raz 36 minuta spotkania i gol, który uspokoił stadion Skonto. Mirosław Szymkowiak, prowadzimy 1-0. Wszystko ci się dobrze układa, ale musimy szukać kolejnych bramek. Naprawdę większa zaliczka, wyższa zaliczka to jest to, na co czekamy. Szymkowiak ostro, tak Lipa, głos i gol! Gol! Jest 2-0! I dwa razy Szymkowiak raz strzelił, a teraz podał na głowę Kłosa i mamy 2-0. Kibice Skonto patrzą na to, co się dzieje. Kibice z Łotwy z niedowierzaniem, ale nasi wykorzystali moment, kiedy to piłkarze Łotwy po prostu nie potrafili opanować się po tym rzucie wolnym Szymkowiaka. I już jest 2-0, 39 minuta. Tomasz Kłos, piłkarz po przejściach, szukał klubu w te wakacje. W ostatniej chwili wskoczył do składu, do kadry FC Köln w Bundeslidze i teraz widać, jak znakomicie potrafił znaleźć się w polu karnym Łotwy. Mamy 2-0. Bardzo dobrze nasi rozwiązali te 3 minuty poszczególne pierwsze bramki. Poszli za ciosem, poszli konsekwentnie, z determinacją i to się opłaciło. Jeszcze raz Szymkowiak, znowu Kłos, środek bramki, ale Kolinko bezradny. 2-0